coraz częstszy widok uszkodzone wiatraki. Niestety ten ma około 10 lat. Z jakiegoś powodu, nie wiem, uległ awarii i mniej więcej już 2 miesiące, na pewno 2 miesiące jest uszkodzony. Być może się nie opłaca go naprawiać. To jednak ta energia, którą odzyskujemy z takiego wiatraka w ciągu kilku lat, jest dużo niższa niż koszt naprawy takiego śmigła. Ale zobaczcie proszę też, tu mam od mojego kolegi zdjęcia. Podobno to niemożliwe, a jednak kawał górnego śmigła odpadło. Właśnie znalazłem resztki śmigła. I to wszystko ładnie w glebę idzie. Albo do wody w tych nadmorskich. Z innego wiatraka, który zaczyna się właśnie sypać. Zaczynają te śmigła ulegać uszkodzeniu, odpadają i przy dość mocnych wiatrach niewyważenie tych śmigieł plus pewnie postępujące dalej uszkadzanie ich doprowadzi, że te śmigło odpadnie. To nie są też, znaczy jest jakieś tam zagrożenie. Tutaj ten wiatrak jest poza, czyli na terenie firmy, poza ludźmi, także jego uszkodzenie się nie miało wpływu negatywnego, ale popatrzcie, tutaj ten drugi wiatrak jest blisko ulicy i te śmigła są niestety w stanie przelecieć kawałek dalej i w razie głębszej awarii po prostu zrobić krzywdę komuś. W 2013 roku urwane skrzydło tego wiatraka spadło tuż przy drodze z Krosna do Sanoka. To nie jest fotowoltaika, która jest jakby wieczna. Dopiero jakieś tam potężne opady gradu mogą wpłynąć negatywnie na szkło ochronne w takim panelu lub błąd ludzki. Mechanicznie jest to bardzo bezpieczne. A wiatraki, no niestety są mechaniczne i ulegają, jak widać, dość częstym awariom z czasem, z wiekiem.